Dzień dobry, przyjaciele. Wracamy do studium na temat wielkiego ucisku, a szczególnie do szokujących prawd na ten temat. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że słysząc o wielkim ucisku, ludzie myślą przeważnie o czasach końca. Tym zajmiemy się w kolejnej prezentacji. Kiedy jednak Jezus w Mateuszu 24 mówi o wielkim ucisku, tak naprawdę mówi o trzech wydarzeniach. O upadku Jerozolimy i ucisku, jakiego doświadczył naród żydowski, kiedy świątynia została zniszczona przez Rzymian, a Żydzi rozproszyli się po całym imperium. Po tych wydarzeniach mamy drugi wielki ucisk. Jezus zapowiada wydarzenia, które dotkną Jego Kościół pomiędzy Jego pierwszym a drugim przyjściem. I to jest nasz dzisiejszy temat. Dopiero w naszym ostatnim odcinku będziemy mówić o wielkim ucisku, który przyjdzie w czasach końca i który oznacza siedem plag ostatecznych. Przeczytajmy więc kilka wersetów, które stanowią podstawę tego, o czym będziemy mówić. W Mateuszu 24:15 czytamy: Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry. Jest to podwójne proroctwo. Po pierwsze mówi Żydom, że kiedy zobaczą Jeruzalem, otoczone przez armię rzymską, która przyjdzie i spustoszy świątynię, Łukasz mówi, kiedy zobaczycie Jeruzalem otoczone przez wojska, mają uciekać w góry. To pierwsza część. Ale tak naprawdę były dwie obrzydliwości spustoszenia. Rzym rządzony przez cesarzy, pustoszący żydowską świątynię i Boży, literalny Izrael, oraz Rzym, rządzony przez papieży i pustoszący Boży duchowy Izrael. Spójrzmy więc na historię. Kiedy Jerozolima upadła i Żydzi się rozproszyli, diabeł próbował zniszczyć lud Boży z zewnątrz. Chrześcijanie byli zabijani w Koloseum, karmiono nimi lwy. Kolejni cesarze, tacy jak Dioklecjan czy Kaligula, prześladowali Kościół. Ale im więcej go prześladowali, tym bardziej on wzrastał. Diabeł przeszedł więc do planu B. Skoro nie mógł zniszczyć Kościoła z zewnątrz, postanowił zrobić to od środka. Cesarzem imperium został Konstantyn, nazywany Wielkim. Toczył wiele bitew i odnosił zwycięstwa, obejmując panowanie nad całym Rzymem. Jego matka, Helena, nawróciła się na chrześcijaństwo i Konstantyn właściwie zalegalizował chrześcijaństwo. Utrzymywał, że przed bitwą przy moście mulwijskim zobaczył na niebie znak krzyża i powiedział: teraz musimy walczyć po stronie krzyża. Nakazał nawet swoim żołnierzom, żeby przeszli przez rzekę Tyber w Rzymie, mówiąc: teraz jesteście ochrzczeni. To spowodowało prawdziwy problem. Wszyscy ci żołnierze rzymscy, którzy czcili greckich i rzymskich bogów, weszli do Tybru i z suchych pogan stali się mokrymi poganami, ale powiedziano im: jesteście chrześcijanami. I nagle z Kościołem dzieje się coś niedobrego i to jest prawdziwa tragedia. Mamy teraz mieszankę chrześcijaństwa oraz religii greckiej i rzymskiej. Wraz z Konstantynem Wielkim przyszedł też wielki kompromis. Rzym miał wielu bogów: Jupiter, Merkury, Diana, Wenus. Co zrobić z ich posągami? Chrześcijanie mówili: bałwochwalstwo jest zakazane, musicie je zniszczyć. Nie, nie możemy tego zrobić. Pozyskamy więcej pogan, jeśli nadamy im chrześcijańskie imiona. Nazwano ich więc Piotr, Jakub, Jan, Maria. I w ten sposób bałwochwalstwo weszło do Kościoła chrześcijańskiego. Wielu chrześcijan stawiało temu opór i przez około 200 lat, od czasów Konstantyna do czasów Justyniana, Kościół trząsł się w posadach. Oto kilka rzeczy, które w tym czasie weszły do Kościoła. Do 500 roku naszej ery stał się instytucją, która poszła na wiele ustępstw. Biblijni chrześcijanie mieli z tym problem. Protestantyzm nie zaczął się od Marcina Lutra czy Jana Husa, ale o wiele wcześniej, około 300-400 roku naszej ery. Był to protest przeciwko kompromisom w Kościele. Oto 10 punktów, przeciwko którym protestowali chrześcijanie w tamtym czasie.
Biblia zabrania oddawania pokłonu posągom. Rzym, a potem Kościół rzymskokatolicki na to pozwolił. Biblia uczy, że wszyscy zgrzeszyli, oprócz Jezusa. Kościół rzymski nauczał, że Maria również była bezgrzeszna. Biblia mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. 1 Tymoteusza 2:5. Kościół rzymski twierdził, że Maria pośredniczy razem z Jezusem. Biblia uczy, że Chrystus ofiarował się na krzyżu raz i za wszystkich. Kościół rzymski nauczał, że księża ofiarowują Jezusa na ołtarzu podczas każdej mszy. Biblia mówi, że wszyscy wierzący są święci, są kapłanami. Kościół katolicki mówi, że święci i księża stanowią szczególną grupę wśród wszystkich chrześcijan, a zmarli wierzący powinni być czczeni jako święci. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie powinni wiedzieć, że mają życie wieczne. 1 Jana 5:13. Kościół rzymski twierdził coś zupełnie przeciwnego. Biblia mówi, że żadnego przywódcy religijnego nie powinniśmy nazywać ojcem. Kościół rzymski uczy, że należy nazywać ojcem księży i papieży. Biblia uczy, że modlitwa nie ma polegać na bezmyślnym powtarzaniu tych samych słów. Mateusz 6:7. Kościół rzymski twierdził, że jeśli chcesz przebaczenia, musisz wiele razy powtarzać modlitwę pańską lub zdrowaś Mario. Biblia mówi, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy tylko Bogu, bo tylko On może je przebaczyć. Izajasz 43:25, Łukasz 5:24. Kościół rzymski mówi, że aby uzyskać przebaczenie, musisz wyznać swoje grzechy przed księdzem. I punkt 10, bo to nie wszystko. Biblia uczy, że przed chrztem człowiek musi poznać Ewangelię, pokutować za grzechy i być posłuszny Bożym przykazaniom. Mateusz 28, 19-20. Kościół rzymski nakazuje chrzcić niemowlęta, ponieważ gdyby umarły, bez chrztu trafiłyby do piekła. Jest to pogląd zupełnie niebiblijny i wywodzi się z pogaństwa. Właśnie o tym mówił Jezus, kiedy zwracał się do przywódców w swoich czasach. Utrudniliście dobrą drogę, obwarowując Słowo Boże swoimi tradycjami. Odrzuciliście Boże przykazania, żeby przestrzegać własnych tradycji. Wreszcie w historii Kościoła pojawił się cesarz Justynian. Chrześcijaństwo było już oficjalną religią, a on zorganizował kościół, który przyjął wszystkie wspomniane kompromisy, znane obecnie jako Kościół rzymskokatolicki. W 538 roku miała miejsce poważna zmiana. Justynian przeniósł stolicę z Rzymu do Konstantynopola, a biskupa Rzymu uczynił głównym przywódcą kościoła. Dał mu wojsko, które miało zwalczać heretyków. Było to w 538 roku. Od tego momentu Kościół doświadczał straszliwych prześladowań. Prawdziwe chrześcijaństwo na długi czas musiało zejść pod ziemię. Oficjalny Kościół stał się miejscem kompromisu z pogaństwem. I dał mu smok swoją moc i swój tron i wielką władzę. I upraszczając, smok Imperium Rzymskiego, rządzonego przez cesarzy, przekazał swoje biuro w Rzymie Kościołowi. Jak czytamy w Objawieniu 17, kobieta, którą widziałeś, jest miastem wielkim, które ma władzę nad królami ziemi, siedzącym na siedmiu pagórkach. Kobieta na siedmiu pagórkach symbolizuje to, co stało się w Kościele. Okazała się niewierna i stała się mocą prześladującą wiernych. Na Boży lud przyszedł czas wielkiego ucisku. Kodeks Justyniana wprowadzono w życie w 538 roku. Ustanawiał on papieża oficjalną głową chrześcijaństwa, nakazywał wszystkim chrześcijanom uznać jego władzę i dał mu prawo do zabijania heretyków. Papież miał do dyspozycji wojsko i prawdziwi chrześcijanie musieli uciekać na pustynię. Czy nie brzmi to znajomo? To właśnie miało miejsce za panowania Justyniana. W Objawieniu 12:6 czytamy: a kobieta, w proroctwach biblijnych kobieta oznacza kościół, uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Tak więc ten czas prześladowań miał trwać 1260 dni, ale w proroctwie dzień oznacza rok. W Biblii mamy cztery wersety, które mówią nam o tym. Kiedy więc studiujemy proroctwa, liczymy dzień jako rok, w przeciwnym razie nie miałyby one sensu.
Jeśli policzymy od 538 do 1798 roku, otrzymamy 1260 lat nieprzerwanego panowania Kościoła Rzymskiego nad dawnym terytorium Imperium Rzymskiego. W objawieniu mamy bestię z 10 głowami, u Daniela czytamy o 10 rogach. Przez 1260 lat kolejni biskupi Rzymu kontrolowali państwa Europy, która w tamtym czasie była bastionem chrześcijaństwa, a prawdziwi chrześcijanie musieli uciekać na pustynię. Na mocy edyktu, który on, cesarz Justynian, wydał, aby zjednoczyć wszystkich ludzi w jednej wierze, Żydów, pogan i chrześcijan, ci, którzy w ciągu 3 miesięcy nie przyjęli wiary katolickiej, mieli zostać uznani za niegodnych i niezdolnych do jakiejkolwiek pracy, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, a ich majątki miały zostać skonfiskowane. Wielu stawiało opór i przeciwko takim ludziom edykt cesarza był stosowany z najwyższą surowością. Jednych zabierano z ich domów, od żon i dzieci i zdzierano z nich ubrania. Inni byli nieludzko masakrowani przez katolickich chłopów lub żołnierzy, którzy pilnowali bram. Czytamy w historii powstania ducha racjonalizmu w Europie. Brytyjski historyk William Edward Leakey pisze, fakt, że Kościół Rzymski przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja, która istniała w historii ludzkości, nie może być kwestionowana przez żadnego protestanta, który posiada właściwą znajomość historii. Każdy, kto zwiedza Europę śladami Kościoła, jest na przykład w Hiszpanii, może za kilka pesos zobaczyć narzędzia tortur, jakie stosowała Wielka Inkwizycja w Hiszpanii, Portugalii i w całej Europie. Jeśli nie posłuchałeś tego, co nakazywał Kościół, czekały cię straszliwe prześladowania. Prawdziwy Kościół musiał zejść pod ziemię. Jak długo to trwało? 1260 dni, czytamy o tym w objawieniu 12:6. A kobieta, w proroctwach biblijnych kobieta oznacza Kościół, uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Eliasz również uciekł na pustynię w czasie trwającego 3,5 roku głodu. Żydowski rok to 360 dni. Według kalendarza księżycowego. W 3,5 roku mamy 42 30-dniowe miesiące. I tutaj mamy 1260 dni, w czasie których w Europie panuje duchowy głód. Podobnie jak Eliasz, który był prześladowany, lud Boży w tamtym czasie również musiał udać się na pustkowie, a Bóg przygotował dla nich miejsce. Wielu prawdziwych chrześcijan ukrywało się w górskich twierdzach we Francji, północnych Włoszech, Szwajcarii, Pirenejach, na Słowenii, południowych Niemczech, w Alpach. W tym czasie wielkich prześladowań prawdziwi chrześcijanie uciekali w góry. Ostatnio papież Franciszek wystosował do Waldensów przeprosiny za prześladowania, jakie zgotował im Kościół Rzymski, ale Waldensi ich nie przyjęli. Mamy także Albigensów, Husytów i innych chrześcijan, którzy musieli uciekać w góry, a Bóg ich tam karmił. Ten okres pojawia się nie tylko w Księdze Objawienia. Spójrzmy do Daniela 8:12. Czytamy tam o zwierzęciu i zrzucił prawdę na ziemię. Odwrócili się od Biblii i przyjęli pogaństwo. Podobnie postąpił starożytny Izrael. Połączył religię Jahwe z pogaństwem. Jak długo to trwało? Spójrzmy do Daniela 12:7. Po zamierzonym czasie i po dwóch zamierzonych czasach i po połowie czasu. To 3,5 roku. Prześladowanie musiało więc trwać 3,5 roku. Przeczytajmy dalszą część tego wersetu. Po zamierzonym czasie i po dwóch zamierzonych czasach i po połowie czasu, a gdy doszczętnie zniszczy siłę ręki ludu świętego, wtedy wypełni się to wszystko. Spójrzmy na objawienie 11:2-3. Mamy tam dwóch świadków Słowa Bożego. Niektórzy twierdzą, że chodzi o Mojżesza i Eliasza, ale oni reprezentują linię proroków. I będą deptać miasto święte przez 42 miesiące. Ile to jest 42 miesiące? 1260 dni, 3,5 roku. Ten sam okres, czas prześladowań i oporu.
Jak długo nauczał Jezus? 3,5 roku. 3,5 to połowa 7. Boża doskonała liczba przecięta na pół. Reprezentuje czas prześladowań, ucisku, oporu. Po 3,5 roku nauczania Jezus został stracony. I mamy 3,5-letni okres w historii, czas proroczy. Przeczytajmy Objawienie 12, 13, 16. A gdy zobaczył smok, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, czyli prawdziwy Kościół, która urodziła mężczyznę. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła. Orzeł lata wysoko w górach, aby leciała na pustynię, na swoje miejsce z dala od węża, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu. I wypuścił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, chcąc sprawić, aby ją rzeka porwała. Daniel mówi, że upadek Jeruzalem nastąpi w wyniku powodzi. Liczna armia przybyła, żeby zniszczyć miasto, a tutaj Kościół wypuszcza rzekę na lud Boży. Ale ziemia pomogła kobiecie i otworzyła ziemia swe usta i połknęła rzekę, którą wypuścił smok ze swojej paszczy. Za każdym razem, kiedy chcieli dostać się do górskich twierdz w Alpach, były one chronione przez górskie przełęcze. Mamy więc okres, który zaczyna się w 538 roku. Jeśli dodamy do niego 1260 lat, 3,5 roku proroczego, dojdziemy do 1798 roku. Co się wtedy stało? Bardzo ciekawe. Nazywamy to rewolucją francuską, w wyniku której władzę nad Europą i Rzymem przejął Napoleon. W 1798 roku wysłał do Rzymu swojego generała Berthiera, który uwięził papieża, kładąc w ten sposób kres politycznej władzy Kościoła katolickiego nad Europą. W wyniku rewolucji francuskiej, która doprowadziła do pojmania i wygnania papieża w 1798 roku, religijny kodeks Justyniana został zastąpiony przez świecki kodeks Napoleona. Generał Berthier ogłosił Rzym niepodległą republiką i w konsekwencji każda inna władza świecka mająca swój początek za panowania papieża została zniesiona i przestała pełnić jakiekolwiek funkcje. I właśnie tak się stało. Szacuje się, że w czasie tych wielkich prześladowań zginęło od 30 do 50 milionów chrześcijan i Żydów. Ten okres zostaje zakończony przez interesujące wydarzenia. Jezus powiedział, a zaraz po udręce tych dni, czyli po okresie prześladowań Kościoła, słońce się zaćmi, a księżyc nie da swojej jasności i gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszą się. W Ewangelii Łukasza czytamy, i będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, i głody, i zarazy, także strachy i znaki wielkie z nieba będą. To interesujące, że zaraz po okresie wielkich prześladowań ma miejsce wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku. Jest ono uważane za najbardziej katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi w historii. Zginęło w nim ponad 55 tysięcy osób. Zaraz po nim w całej Europie i na północy Afryki pojawiło się tsunami. Potem mamy tajemniczy ciemny dzień, 19 maja 1780 roku. Chociaż początkowo był to piękny, bezchmurny dzień, około południa niebo zaczęło stawać się coraz ciemniejsze, aż zapadły tak głębokie ciemności, że bez światła świec nic nie było widać. Historycy nie potrafią znaleźć żadnej przyczyny wyjaśniającej to zjawisko, takie jak pożar lasu, wybuch wulkanu czy zaćmienie słońca. Ludzie wtedy myśleli, że nadszedł Dzień Pana. A księżyc tej nocy był czerwony jak krew. Mamy więc wielkie trzęsienie ziemi, wielkie ciemności, a potem gwiazdy spadają z nieba. 13 listopada 1833 roku pojawia się wielki deszcz meteorytów. Według historyków był to najbardziej imponujący widok spadających gwiazd, które pokrywały całe niebo. Trwało to prawie całą noc. They call it the night the stars fell.
W objawieniu 6:12-13, w kontekście wielkich prześladowań ludu Bożego, gdy pada pytanie, jak długo jeszcze przelewana będzie nasza krew, czytamy. I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce poczerwieniało jak wór włosiany, i księżyc stał się jak krew, a gwiazdy niebieskie padały na ziemię. Te rzeczy będą miały miejsce krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa, które nastąpi po wielkim ucisku czasów końca, ale widzimy, że miały one również wydarzyć się w historii. I wszystko to się stało. Więc pierwszy wielki ucisk, upadek Jerozolimy, prześladowania Żydów, rozproszenie się po świecie. Drugi wielki ucisk obejmuje wielkie prześladowania ludu Bożego od 538 do 1798 roku. Teraz zajmiemy się tym, co stanie się w przyszłości, wielkim uciskiem czasów ostatecznych i siedmioma plagami ostatecznymi i o tym będziemy mówić w naszej kolejnej prezentacji. Przyjaciele, jeśli czujecie się błogosławieni tym studium, dajcie łapkę w górę i podzielcie się nim z przyjaciółmi, gdyż w ten sposób pomagacie głosić Ewangelię. Zapraszam na kolejne studium.